Nie będzie funduszy unijnych na druty kolczaste czy mury, poinformował Rzecznik Komisji Europejskiej. To odpowiedź na słowa Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, który zaapelował o sfinansowanie przez Unię fizycznego ogrodzenia na granicy z Białorusią. Na początku października grupa 12 krajów Unii Europejskiej wezwała Brukselę do szybkiego stworzenia konkretnych rozwiązań i mocnej odpowiedzi, by zmierzyć się z instrumentalizacją nielegalnej migracji, a także innymi zagrożeniami hybrydowymi. W tym kontekście pojawił się apel o reformę kodeksu granicznego Schengen, który reguluje wspólne zasady przemieszczania się w Unii. Wśród państw, które podpisały się pod tym listem, była Polska. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber. Poinformował, że popiera ten apel. Dodał, że kraje takie jak Litwa, Łotwa i Polska zasługują na pełne wsparcie, w tym mobilizację funduszy na budowę fizycznej granicy. IPL w Parlamencie Europejskim bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego Unia Europejska nie może sfinansować fizycznego ogrodzenia na granicy z Białorusią. Toczy się wojna hybrydowa, nie powinniśmy być naiwni. To kwestia obrony i upewnienia się, że to my decydujemy, komu wolno wjechać do Europy, a nie dyktatorowi Łukaszence. Powiedział w wywiadzie dla Politiko. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber na te słowa odpowiedział rzecznik Komisji Europejskiej. "Powinniśmy pamiętać o historycznym znaczeniu zburzenia murów i ogrodzeń dzielących kontynent europejski. Misją Unii Europejskiej jest budowanie Europy, która dalej rozwija prawa podstawowe, wolność, demokrację, równość i rządy prawa. Dlatego Komisja nigdy nie finansowała murów ani ogrodzeń", jak powiedziała 22 października przewodnicząca Ursula von der Leyen od Dawno stoimy na stanowisku, że nie będzie funduszy na druty kolczaste czy mury. Rzecznik Komisji Europejskiej dodał, że w bieżącym okresie finansowania, czyli na lata 2021-2027, Komisja przeznaczy 6 miliardów 400 milionów euro dla państw członkowskich na zarządzanie granicami. Unijne fundusze są przeznaczone na zintegrowane systemy zarządzania granicami, infrastrukturę, sprzęt i personel.